Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie gadżetu, sprzętu niewielkiego, ale naprawdę godnego uwagi. Są to słuchawki dokanałowe od firmy Brainwaves, model M1. Słuchawki już z takiej troszeczkę wyższej półki cenowej, kosztujące około 120 zł. Ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu, natomiast oferujące w zamian naprawdę sporo dobrego. Jesteście ciekawi, zapraszam na rozpakowanie. Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj kolejny sprzęt od firmy Brainwaves, dostarczony przez sklep audiomagic.pl. Mamy tutaj słuchawki Brainwaves dokanałowe, jest to model M1. Czyli już taka troszeczkę wyższa półka, słuchawki bardziej dla osób wymagających, dla słuchaczy chcących naprawdę dobrej jakości dźwięku. Mamy tutaj zbalansowany dźwięk, wygodę gwarantowaną przez producenta oraz beztlenowy przewód pokryty srebrem. Jest bardzo fajnie, już taka rzecz bardziej profesjonalna. Z tyłu mamy też zawartość zestawu, trzy rodzaje wkładek, klips, nawet jakieś etui, rozgałęziany kabel, 3,5 mm mini jack. Nie ma nic na razie o piankach Complay, ale może też będą. Przeznaczenie, no wszelkie urządzenia z mini jackiem 3,5 mm, czyli iPody, iPady, MP3, komputer, no problem. A mamy coś o Complay. Więc tak, mamy te bardzo wygodne pianki w zestawie oraz też zwykłe silikony, no i przewód z miedzi beztlenowej pokryty srebrem. Czyli moi drodzy, już rzecz prawie że audiofilska, ponieważ jest to bardzo dobry rodzaj okablowania. I mamy też dość bogatą zawartość zestawu, zaraz zobaczycie sobie przetworniki. Większe niż chociażby w modelu Delta, tam były 8 mm, tu mamy 10,7 mm. Wyższą oporność, bo 32 ohmy, a nie 16 jak przy Delcie. Pasmo takie samo, ale to też pasmo nie świadczy o jakości. Czułość 110 dB, więc słuchawki głośniejsze. Moc wejściowa i ponownie długość kabla 1,3 m i mini jack. Dobra, z informacji mamy wszystko. Pora te cudeńka obejrzeć z bliska. Zobaczcie, wszystko bardzo ładnie spakowane. Odbezpieczamy sobie to. Ok, udało się wypakować. Wszystko jest w fajnym etui Brainwaves. Takie nie za duże, natomiast fajnie wykonane z zameczkiem. Tam troszkę ciężko jeszcze chodzi, niewyrobiony. I już sobie wyjmujemy słuchawki. Zajrzymy do akcesoriów, bo to jest naprawdę ciekawe. Mamy jakąś małą instrukcję. Tutaj już nic więcej. Znaczek Brainwaves, bardzo fajnie. I wszystkie wkładki mamy tutaj, na to by wyglądało. Aha, jest klips, wyleciał też silikon chyba LK. Zajmujemy kolejne elementy, zobaczcie, dużo tego. Tutaj mamy taki podwójny zestaw, mamy też tego typu wkładki silikonowe, zobaczcie. No i mamy tutaj też piankę Complay. No, pianka taka dość niepozorna, natomiast bardzo fajnie to reaguje. Pod wpływem ciepła dopasuje nam się do ucha, czyli mamy bardzo dobry, dokładny ten efekt dopasowania się do naszego ucha, a potem to wszystko fajnie wraca do poprzedniego kształtu. Jest dość wytrzymałe i jest też mięciutkie, przyjemne w dotyku. Tak więc za zestaw pianek i silikonów już jest duży plus. No i same słuchaweczki, znów spięte rzepikiem. No i moi drodzy, ponownie pozłacany mini jack. Przy tej jakości przewodu już musi być obowiązkowo. Też łamany pod kątem. Mamy taki skręcany przewód, może to troszeczkę też go wzmacnia. No, dość gruby. Wydaje się być naprawdę bardzo wytrzymały. Następnie rozgałęzienie. Też mamy przeguby, więc dość dobrze to jest zabezpieczone. Tutaj ten sam typ przewodu, taki poskręcany. I podążając dalej, powiem Wam, że troszkę zaskoczenie, ponieważ obudowę mamy chyba z plastiku, a nie tak jak w tańszym modelu Delta z metalu. Natomiast jest to solidne tworzywo, naprawdę wygląda fajnie, oznaczenie prawa, lewa. Ta obwódka chyba też jest z plastiku lakierowanego. No i one są takie leciutko wygięte, żeby po prostu się dobrze dopasować do wnętrza naszego ucha. Jak sobie zdejmiemy, to widzimy naprawdę dość duże, jak na słuchawki dokanałowe, przetworniki. No i wciąż mi się wydaje, że to wszystko jest plastik, ale oczywiście to tutaj nie ma dużego wpływu. Komora jest całkiem duża, więc dźwięk powinien być dobry.
Tak więc słuchawki te przetestuję dla Was w kilku gatunkach muzycznych. Powiem Wam, jaki jest bas, jakie są ogólnie moje wrażenia z odsłuchu. Na pewno przetestujemy też i na piankach silikonowych, i na Comply. Porównamy sobie komfort. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pamiętajcie, że cenę sprawdzicie w opisie filmu. Wchodźcie też na mojego Facebooka, wchodźcie na kanał, ponieważ codziennie coś nowego. Pozdrawiam Was, cześć!